Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek Przerwę na Kawę Ekstra, czyli Waszego ulubionego programu, w którym zapowiadamy następną kolejkę i staramy się nie kompromitować zbyt mocno, typując mecze, jakie przed nami. A ze mną dzisiaj jest Krzysiek Bielecki. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. A żeby dobrze uczcić kolejny odcinek Przerwy na Kawę Ekstra, to mamy dla Was fajną promocję, którą przygotował dla naszych widzów Betfan. Polega ona na tym, że można założyć sobie konto w Betfanie z kodem AE AEBETFAN, wpłacić minimum 55 zł, a następnie jest możliwość zagrania takiego całkiem fajnego kuponu na Ligę Mistrzów, bo doskonale wszyscy wiemy, że Erling Haaland strzela bramki. Ja to wiem, Maciek to wie, wszyscy raczej wiemy, że Erling Haaland strzela bramki. Ramki, więc w Betfanie po spełnieniu warunków tej promocji, można puścić sobie zakładzik na Gola Erlinga Halanda przeciwko Burusi Dortmund z, z kursem 100. Więc stawiając dwójaka po odliczeniu podatków jest bodajże 176 zł możliwe do wygrania no jest to dosyć łatwa inwestycja, ja się chyba skuszę, także polecamy wszelkie warunki tej promocji. Znajdziecie rzecz jasna w opisie tego filmu. No a my możemy już chyba przechodzić do typowania, a raczej do podsumowania tego, jak poszło nam w ostatnim, w ostatnim typowaniu. Tak, jeszcze tutaj tylko dodam, że my na szczęście Ligi Mistrzów tutaj obstawiać nie będziemy, nie. tylko to, co jednak jest nam bliższe, czyli oczywiście Championship, znaczy Premier League. Tak tutaj to chciałem powiedzieć, bo chociaż w sumie taki program gdzieś tam zapowiadający jakąś kolejkę Championship, nie wiem, czy ktokolwiek by to oglądał. Maciej, nagrajmy najpierw kiedyś... jakiś program o Championship, to, to jest tak, tak, <laughs> lepsze miejsce. Tak. Spodziewajcie się w tym tygodniu, jeszcze się nie umówiliśmy, na pewno to zrobimy po nagraniu tego podcastu, tego programu, ale myślę, że, że na dniach się pojawi szósta Liga Europy, ale już zapowiedziałem. To, że najpierw sobie zobaczymy, jak poszła poprzednia kolejka, i faktycznie e, brałeś w niej udział Ty, się jako Jonasz. E, do, taka kolejka to była, w której trudno było tak naprawdę niektóre wyniki przewidzieć. No bo mam tu na myśli przede wszystkim te 4 do 0 dla Aston Villa i też 4 do 0 dla Leicester w meczu z Wolves. E, chociaż akurat w tym przypadku tego drugiego meczu przynajmniej Jonasz wytypował prawidłowo, że. Em, że, że, że Lester wygra to spotkanie, natomiast oczywiście Jonasz nie był w stanie przewidzieć tego, że, że Lisy zrobią to w tak spektakularny sposób i to aż czteroma bramkami różnicy, ale generalnie taka kolejka wydaje mi się, że dosyć przyzwoita w waszym wykonaniu, jeżeli chodzi o, o te wyniki. No i klasyfikacja generalna też tej gwoździ ścisłości. Dalej Krzysztof jesteś na czele, jeżeli chodzi o procent wyników i też procent zwycięzców, chociaż tutaj Jonasz tak naprawdę cię dogonił. Ja generalnie muszę gonić Trafiłem więc w tej poprzedniej kolejce? kolejce? Y, mhm. Tak, trafiłeś jeden wynik y, i to w meczu, w który myślę, że był ci najbliższy, czyli Chelsea i Manchester United, bo tam był jeden do jednego. 1 do no, faktycznie. Tak, to był wynik, który ty wytypowałeś, Jonasz nasz z kolei wytypował i też jeden poprawny wynik i to było Manchester City z Brighton, czyli 3 do jednego. A więc my przechodzimy już do 14 y, kolejki, w zasadzie 13, ale. Y, w tym naszym tutaj Excelu jest to już kolejka czternastka, ponieważ jedna się nie odbyła. I zaczynamy od meczu Leicester City z Manchesterem City, czyli to jest pierwszy mecz tej najbliższej kolejki, w sobotę o 13.30. No i właśnie, Leicester jest w całkiem niezłej formie. Oczywiście Manchester City jest w dobrej formie już od dobrych kilku lat, więc tutaj tak naprawdę trudno jakoś przewidywać, żeby Leicester wygrało to spotkanie. Ja pierwotnie myślałem o tym, żeby to dać jakiś szalony wynik, coś w stylu 5-2 dla Manchesteru City, ale później pomyślałem sobie, że to jednak jest wyjazd dla. Obywateli, więc daje tylko i aż 3 do 2 dla, dla Manchester City, bo Leicester jednak pewne walory ofensywne ma, no a Manchester City ma Erlinga Halanta, więc taki wynik wydaje mi się być dosyć prawdopodobny. Słucham, jak u ciebie Krzysiu. No a warto też pamiętać, że Leicester z Manchesterem City ma historię takich spotkań, gdzie te szalone wyniki już nam się zdarzały, ale ja nie wierzę w szalony wynik. Leicester trochę, trochę leci na efekcie nowej miotły, bez nowej miotły, chciałoby się powiedzieć, bo Brendan Rodgers jakimś cudem uratował swoją posadę. Dla mnie tutaj 2 do 0 dla Manchesteru City spokojny mecz. Myślę, że to będzie takie, takie starcie, które podopieczni Guardioli od samego początku ułożą pod siebie. Może to nie będzie jakiś wielki pogrom, ale myślę, że spokojne 2 do 0 i tak się ten, takim wynikiem ten mecz się skończy. No mamy nadzieję na pewno, że to będzie takie dobre rozpoczęcie tej, tej kolejki, takie naprawdę mocne uderzenie, no bo później przechodzimy do spotkania Bournemouth z Tottenhamem i tutaj już spodziewał się pewnych e, ciężarów, jeżeli chodzi no jest właśnie, jeżeli chodzi, to może być taka sól futbolu już w najbliższej przerwie na kawę, chociaż Tottenham to jest oczywiście ekipa, która e, jakość, jakości ma bardzo dużo i ten poziom tej ekipy powinien tutaj gdzieś tam e, podnieść też i poziom tego spotkania, ale to nie jest takie oczywiste, bo oczywiście Tottenham ostatnio swoje spotkanie z Newcastle przegrał, dlatego ja tutaj się spodziewam dosyć spokojnego zwycięstwa 1-0 do dla Spurs no bo też i Borgów ostatnio troszkę prze, przestało imponować, troszkę się osunęło w tabeli, więc tutaj może się będą dobrze bronić przed Tottenhamem, ale koniec końców gdzieś tam przynajmniej tego jednego kola stracą. Ja mam nadzieję, że Bournemouth wykorzysta trochę negatywną energię po tym meczu z West Hamem, bo myślę, że mogą mieć poczucie tego, że zostali tam lekko oszukani przez zespół sędziowski, który prowadził ten mecz. Więc, jeżeli to im się uda, to być może zdobędą jakieś punkty ze Spurs. Spurs też nie są w zbyt dobrej formie. Ja tutaj stawiam 0 do 0 podział punktów. Myślę, że ten kryzys Tottenhamu będzie gdzieś postępował. Antonio Conte powiedział ostatnio, że potrzebuje czasu, cierpliwości i pieniędzy, żeby zrobić krok do przodu z Tottenhamem. No, pieniędzy Raczej na ten moment nie dostanie i tak nie ma okienka, więc mu się nie przydadzą, ale myślę, że ten kryzys jeszcze odrobinę potrwa, i tutaj podział punktów 0 do 0 w meczu Zbornów. Okej, okay, czyli taki typowy paździerz, jeżeli chodzi o ten Twój wynik. futbolu. W ogóle po, w, po, w komentarzach pod ostatnią przerwą na kawę ser, serdecznie zapraszamy do sprawdzenia, jeżeli ktoś jeszcze nie sprawdził. E, był jeden komentarz, że <laughs> zabrakło soli futbolu w tym odcinku i faktycznie w tej minionej kolejce nie było ani jednego meczu, który moglibyśmy nazwać solą futbolu. Oprócz tego starcia, które zamykało nam tę kolejkę, czyli West Ham z Bournemouth, bo mimo fajnego początku tam zrobił się naprawdę solidny paździerz przez całą drugą połowę tak, to prawda, jesteśmy tak naprawdę na świeżo po tym spotkaniu, więc też jesteśmy w stanie jakoś tam sklasyfikować i ocenić formę Bornów, ale my już przechodzimy do następnego meczu, czyli do no, takiego spotkania, które wydaje mi się, że tutaj będzie jakiegoś rodzaju przełamaniem dla jednej i dla drugiej drużyny, czyli do Brentford kontra Wolves. Obie te ekipy wysoko przegrały w poprzedniej kolejce i spodziewam się jednak, że Brentford będzie tutaj silniejszą drużyną, no bo jednak teraz że grają u siebie i dwa, że jednak to jest drużyna no, w tym sezonie spisująca się o wiele lepiej od Wolverham Dlatego ja tutaj obstawiam wynik 2 do 1 dla Brentford, ale myślę, że jakaś taka pozytywna, pozytywna reakcja ze strony wilków jest mile widziana i to nie będzie jakieś taki bardzo oczywiste i proste zwycięstwo pszczół, więc tutaj wynik 2 do 1, taki trochę bardziej na styku. Bormów gra takie mecze w Kratkę, w jednym całkowicie dominuje Brentford, oczywiście nie Bormów. Gra takie mecze w Kratkę i w jednych dominuje, a w jednych całkowicie oddaje rywalom inicjatywę. Ta poprzednia kolejka była tym drugim, więc ja myślę, że tutaj będzie jednak pełna dominacja dwie bramki Aivena Toneja i dwa do zera dla Brentford. Ok, 2 do 0 w takim razie z Twojej strony, a my przechodzimy dalej do spotkania Brighton z Chelsea. No i tutaj ode mnie pierwsza taka trochę, może, mała niespodzianka, ponieważ ja tutaj typuję zwycięstwo Brighton, no bo jeżeli oni nie przełamią się i jeżeli nie przełożą tej swojej dobrej gry i kreowania tylu, tylu szans na, na jakiekolwiek punkty, oczywiście wiem, że Chelsea to jest trudny rywal do tego, żeby się przełamywać, ale myślę, że to też jest na tyle. Mm, rywal w delikatnym, takim delikatnym kryzysie, bo się ostatnio nas nie przekonuje i też te mecze wyjazdowe tej ekipy w tym sezonie zdecydowanie na minus, więc to jest myślę, że dobra okazja do tego, żeby jednak Roberto Dezerpi spróbował Wygrać swoje pierwsze spotkanie jako menedżer Brighton, dlatego ja obstawiam wynik 2 do 1. Pierwotnie myślałem o tym, żeby dać nawet 2 do 0 dla Brighton, ale jednak nie wierzę w to, że po nie nawiązała tutaj walki dlatego ode mnie 2 do 1. I teraz słucham tutaj jak ty typujesz w tym spotkaniu. No ja wpisałem sobie w Wordzie 2 do 2, ale teraz jak tak się zastanawiam, to nie wiem, jakim cudem Brighton miałby strzelić dwie bramki w meczu piłki nożnej, więc stroje sam nie wierzę w ten typ, ale zostawiam 2-2, też myślę, że to nie będzie łatwe zwycięstwo, potera i spółki. Okej, okay, dobra, w takim razie idziemy dalej do meczu Crystal Palace z Southampton. Tutaj mamy delikatny taki, taki mały potencjał na to, żeby to był mecz imienia Soli Football. natomiast ja spodziewam się mimo wszystko, że Crystal Palace to spotkanie wygra. Może jej wygrać wysoko, ale ja, wydaje mi się, że jednak tutaj mój licznik dla, dla, dla Orłów zatrzymał się na wyniku 2 do 0, więc takie zwycięstwo z jednej strony przekonujące, a z drugiej strony wydaje mi się, że takie akurat na potencjał tej drużyny względem Southampton, które, no właśnie, też jesteśmy taką trochę drużyną która gra w kratkę, ostatnio zagrała dobry mysz, więc może teraz zagra trochę słabszy no ja tutaj też typuję zwycięstwo Palace, kupiłem Eberyczego Eze w Fantazji Premier League, więc liczę na, na spłatę i liczę na jakiekolwiek bramki 2 do 1 tutaj ode mnie Palace w meczu z Soton Soton zagrał przyzwoity mecz z Arsenalem ale wiemy, że to jest ekipa, która w tej chwili z regularną formą ma spore problemy, Palace gra zdecydowanie lepiej, myślę też, że ma zdecydowanie większy potencjał w tej kadrze Patrick Vieira niż Ralf Hasenhittel więc zwycięstwo poleci na stronę Orłów no, ja Beryczego jezuję, fantazję Premier League, Mam już dobrych kilku kolejek, ale mam ogromny problem z tym, żeby go wcisnąć do pierwszego składu, więc mam nadzieję, że nie ustawię go na ławce, no ja, a on ja pewnie strzeli trzech goli. W tej kolejce wybrałem Beryczego za kosztem Miguela Almirona, więc możecie Ulej, się be, wszyscy be, domyślić, be. Jak, jak się to skończyło. To było w rozsądne, ale wiemy, że Fantasy Premium to jest taka gra, w której rozsądek nie zawsze <grych> spisuje się najlepiej. E, dobra, my przechodzimy dalej do następnego spotkania, do meczu Newcastle z Aston Villą. I w normalnych warunkach powiedziałbym, że Newcastle tutaj swobodnie wygra wysoko i nie będzie żadnych problemów i że to jest drużyna, która w końcu weszła ostatnio do top 4. Ale, no właśnie, Aston Villa ostatnie spotkanie wygrała bardzo przekonująco 4 do 0 tuż po zwolnieniu Stevena Gerrarda. Więc nie mam pojęcia, czego się spodziewać po tym meczu, a jeżeli nie, nie wiem, czego się spodziewać po tym meczu, to mam tylko dwie opcje. Albo obstawić wynik 0 do 0, albo jakiś szalony wynik i ja jednak idę w tą drugą opcję, czyli 3 do 2 dla Newcastle. Myślę, że mimo wszystko Newcastle u siebie jest różną mm, silniejszą od Villa, ale spodziewam się, że Davidas, którzy rzeczywiście zaskoczyli, będą kontynuować całkiem niezłą formę i postawią się z w tym spotkaniu. Co tam u ciebie Krzysiu? Jaki wynik? No, Aston Villa ogłosiła też nowego menedżera. Nie, nie tak dawno, bo e, kilkadziesiąt minut temu, tak na dobrą sprawę, Unai Emery został nowym menedżerem Aston Villa, e, czyli były menedżer Arsenalu. Zobaczymy, jak to, jak to wpłynie na całą ekipę. Ja jednak nie spodziewam się tak szybkiego efektu e, kolejnej nowej miotły, bo ten efekt nowej miotły mieliśmy już w poprzedniej kolejce. E, typuje lekkie, luźne zwycięstwo Newcastle United 3-0 i marsz w górę tabeli podobycznych Eddiego Hała. A to w ogóle będzie fajny mecz, bo jeżeli dobrze pamiętam, to Unai Emery chyba odrzucił ofertę Newcastle kto jakoś tak, nie wiem, no właśnie, no, <coughs> przepraszam, gdy Eddie Howe obejmował tę ekipę, ja muszę się napić wody. Tak, chyba było, chyba I była taka dalej. sytuacja, ale, ale nie jestem już w tej chwili pewien. Ja w ogóle tej kadencji unaja Emeriego z Arsenalu, szczerze powiem, że mega dobrze nie pamiętam, ale w głowie utkwiło mi tylko, że jest ona odbierana jako straszna katastrofa. A gdzieś tam już w Twitterowych dyskusjach wyszło, że wcale nie było tak źle, więc być może będzie to dobry wybór dla Snubili. No ja to pamiętam właśnie, że to wcale nie było aż tak źle, chociaż, no tak, generalnie w Arsenalu w ciągu ostatnich 10 lat nie było dobrze, więc myślę, że ta kadencja dla Emery'ego specjalnie się nie wyróżniła. Pamiętajmy, że ale nie walczymy o już pamiętajmy, że nie walczą o mistrzostwo w tym sezonie. To tak, jest, absolutnie, Arsenal, Arsenal tylko i wyłącznie top 4 to jest ich cel na ten sezon. Do <laughs> Arsenalu przejdziemy sobie za chwilę, ale najpierw jeszcze do tego, zanim do tego przejdziemy, to jeszcze dwa mecze. W pierwszym z tych meczów jest Fulham kontra Everton, no i tutaj chyba jakoś za dużo nie będę na ten Temat e, mówił, po prostu obstawiam wynik 2 do 0 dla Fulham, bo uważam, że Fulam u siebie jest różną lepszą od Wartonu, I e, może Warton ostatnio oczywiście też zaskoczył i wygrał bardzo przekonujący 3 do 0 z Crystal Palace, No to mimo wszystko wyjazd, ostatnie wyjazdy Evertonu nie, nie wyglądały najlepiej, więc pod tym względem wydaje mi się, że Fulam to spotkanie wygra. Ja powiem krótko: 0 do 0 paździerz. Okej, okay, czyli mamy kolejnego kandydata na to, żeby e, trafił do naszego kącika soli w futbolu w przerwę na kawę. E, zobaczymy. A, a co powiesz na temat meczu Liverpoolu z Leeds, bo to jest spotkanie dwóch drużyn, które, no powiedzmy sobie szczerze, w najlepszej formie nie są. Leeds, osiem spotkań bez zwycięstwa, być może będzie to dziewiąte spotkanie bez zwycięstwa i też mecz, który zakończy kadencję czystego mecza. Ja, ja się tego spodziewam, aczkolwiek też nie uważam, żeby Liverpool był... Znaczy, no właśnie, z Liverpoolem jest tak, że może to spotkanie Równie dobrze wygrać 6 do 0, ale równie dobrze może gdzieś tam przyciskać kolanem, albo nawet zremisować bądź przegrać, bo w tym momencie trudno gdzieś tam od Liverpoolu czegokolwiek oczekiwać, bo to jest ekipa, która zaskakuje nas negatywnie, a potem ma jakieś spotkania gdzieś tam, wciska takie spotkania, w których przypomina sobie, że jednak umie grać w piłkę. Ode mnie w tym spotkaniu w tym meczu 1-0 dla Liverpoolu, czyli coś, powiedzmy, pomiędzy tak, dobrego... Po, pomiędzy dobre, dobrego występu Liverpoolu, a takiego bardzo słabego. I słucham ciebie, dlaczego się śmiejesz z tego? Bo ja mam całkowicie inny wynik. Ja powiem szczerze, że ja boję się Liverpoolu w meczach, do których oni przystępują po jakimś niepowodzeniu, bo oni wtedy naprawdę przystępują na takiej zdwojonej, albo nawet potrojonej motywacji. No i ja wytypowałem tutaj 8-0 dla Liverpoolu. Nie tylko dlatego, Ach. Nie tylko dlatego, że boję się po podopiecznych Jurgena klopa po takich właśnie spotkaniach, ale też dlatego, że Leeds United jest fatalne. I ja powiem więcej, ja sobie wykorzystam te 8-0 i postawię sobie kuponik na ten, na ten wynik dla Liverpoolu jak wygram, to widzimy się na Malediwach w kolejnym odcinku. 8-0. Krzysiek tak. nie ma litości dla Leeds United i dla wszystkich kibiców, których oczywiście serdecznie pozdrawiamy i żeby się nie martwili, bo przecież pamiętajcie, że my nie jesteśmy wcale wielkimi ekspertami nasze wyniki totalnie się nie sprawdzają, a więc można się spodziewać tak się w tym meczu 8-0 dla Leeds. Um, Słuchaj, drogo, jeżeli Leeds by wysoko wygrało, to faktycznie byłoby całkiem śmieszne. Um, no i właśnie, przychodzimy do następnego meczu, czyli do tego wspomnianego przez nas już, już Arsenalu. Um, Arsenal będzie grał z Nottingham i z kolei ja tutaj pójdę w wysoki wynik, aczkolwiek nie tak wysoki, jak bo uważam, że Nottingham po dobrym meczu u siebie pojedzie na Emirates i znowu zapomni jak się gra w piłkę, a Arsenal wygra to spotkanie spokojnie 4 do 0 i umocni się na fotelu lidera, aczkolwiek pamiętajmy, że Arsenal nie walczy o mistrzostwo. To teraz sobie tak na szybko sprawdziłem i ten mecz jest o 15, więc istnieje ryzyko, że nad Londynem będą świeciły wtedy promienie słońca, a to oznacza, że Dean Henderson może wyjść na to spotkanie w czapeczce z daszkiem. Jeżeli wyjdzie w czapeczce z daszkiem, to będzie najlepszym bramkarzem na świecie tego wieczoru, tego popołudnia w zasadzie, więc ja tutaj 0 do 0, podział punktów i kolejny masterclass Dina Hendersona. W zeszłym tygodniu jego czyste konto trafiłem, więc w tym tygodniu mam Mam nadzieję, że też się uda. Czekaj, 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 ja sprawdzam szybko pogodę na niedzielę na godzinę 15 w Londynie. To będzie... Tak jest, będzie świecić słońce. Będzie świecić Mamy słońce. To. Dean Mamy Henderson. To. Kurde, no i teraz widzisz, no. Głupio będzie wyszedł się... Trzeba to Trzeba myśleć Maciek. Trzeba myśleć nie szablonowo, różnymi, różnymi torami. Ajajaj, no tak, faktycznie przeoczyłem tak ważny tutaj punkt tego spotkania. No nic, trudno. Miejmy nadzieję, że, że faktycznie będzie to ciekawe spotkanie i dobry występ Dina Hendersona, przede wszystkim w czopeczce. I przechodzimy do ostatniego meczu, czyli spotkania Manchester United z West Hamem. Ja tutaj bez może zbędnego w sumie tłumaczenia po prostu obstawiam wynik 2-2. West Ham ostatnio całkiem nieźle wstał, delikatnie z kolan. Manchester United też zagrał kilka dobrych meczów, więc tak dla odmiany może trochę słabsze spotkanie i jakaś może drama z udziałem piłkarza, którego nazwiska już nie wolno wymawiać. Słucham, co ty masz do powiedzenia na temat tego meczu, z sytuacji tego, że to jednak jest ekipa, której kibicujesz. Jezus, ja cały czas w głowie myślałem kim jest piłkarz, którego nazwiska nie można wymawiać już sobie przypomniałem, że faktycznie no, no, sam wiesz kto dzisiaj miały być jakieś spotkania na, na wysokim szczeblu właśnie sam wiesz kogo z Erikiem Hagiem, żeby ustalić co dalej z jego przyszłością, na razie szczegółów nie wiadomo, nie, nie znamy jeżeli chodzi o przebieg tego spotkania i jakiekolwiek wnioski ja jeżeli chodzi o samo spotkanie typu 2 do 1 dla Manchester United uważam, że jeżeli United nie wygrają tego meczu, no to te wszystkie Gdzieś tam wnioski, które mamy z ostatnich spotkań, że idzie to do przodu, będzie sobie można wsadzić między bajki, bo takie mecze trzeba po prostu wygrywać. Ten kalendarz United na najbliższe kilka, nawet kilkanaście kolejek jest bardzo prosty, więc oni muszą zacząć punktować i wejść na, na dobre do walki o Ligę Mistrzów. Ok, w takim razie do, dobrnęliśmy już do końca typowania tej kolejki, która zaczyna się w sobotę o 13.30, tak jak mówiłem, meczem Leicester z, z Manchesterem City, a kończy się spotkaniem Manchester United z West Hamem w niedzielę o 17.15, więc nie mamy ani meczów w piątek, ani meczów w poniedziałek. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą zapowiedź tej kolejki. My się oczywiście słyszymy w przerwie na kawę w poniedziałek o godzinie 9.15. Mamy nadzieję, że jeszcze się usłyszymy przedtem w szóstej lidze Europy, na naszym kanale oczywiście też w międzyczasie materiały na temat fantazy Premier i pamiętajcie też o naszej promocji, o której Krzysiek mówił na samym początku tego odcinka, więc myślę, że to już wszystko, także dziękuję Ci Krzysiu. Dziękuję bardzo, jeżeli podobał się ten materiał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, możecie też zasubskrybować nasz kanał, bo to bardzo pomaga i jak to Jonasz hucznie zapowiada w każdym odcinku, lecimy do 100 tysięcy, brakuje nam tylko 89,5, więc to już naprawdę niedużo. Lecimy nie tylko do 100 tysięcy, ale może też polecimy na kolejny mecz do Wielkiej Brytanii, więc jeżeli do Anglii, w sensie chciałem powiedzieć do Anglii, a byliśmy w wali z Krzyszkiem, dlatego powiedziałem do Wielkiej Brytanii, także wpadajcie też na naszego patrona, jeżeli chcecie nas wesprzeć, jeżeli chcecie zafundować nam wylot do Burnley i vlog właśnie z Stefmur, to też jak najbardziej Was do tego zachęcamy. A na teraz to wszystko. Także dziękujemy i do usłyszenia wkrótce.